Witamy w trzecim odcinku serii Zmobilizuj się. Zajmiemy się kompleksem barkowym, a także stabilizacją łopatki i ruchomością, a także mobilnością. Tak jest. Dziękujemy za Waszą dotychczasową aktywność. Na podstawie Waszych komentarzy wybraliśmy ten problem. Poświęcimy na niego dwa odcinki i myślę, że wyciągniecie z tego coś dobrego dla siebie. Prosimy o łapki w górę, udostępnienia i zaczynamy. Tak. Przy dzisiejszym odcinku należy wspomnieć troszeczkę przynajmniej o stawie barkowym. Jest to staw kulisty, jest to staw bardzo swobodny, wykonuje masę ruchu, rozpoczynając od zgięcia, wyprostu, przywiedzenia, odwiedzenia, rotacji wewnętrznej, zewnętrznej, ruchu obwiedzenia, kombinacja tych wszystkich wcześniej wymienionych ruchów, a także sama łopatka, która jest połączona stawem rzekomym z żebrami, to znaczy, że się troszeczkę po nich porusza i wykonuje praktycznie cztery ruchy. Jest to depresja tylnia, depresja przednia, elewacja tylnia, a także kombinacja tych wszystkich ruchów. Tak, dlatego każde ograniczenie mobilności stawu powinniśmy diagnozować na torebce stawowej, bo to torebka stawowa wraz z więzadłami zapewnia nam stabilność, ale należy pamiętać o tym, że torebka stawowa ulega skróceniom adaptacyjnym, chociażby podczas siedzenia w niewłaściwej pozycji. Najczęstsze to mamy siedzenie przed klawiaturą komputera, siedzenie w samochodzie albo każda zła pozycja, niewłaściwa, prowadzi to chociażby do mocnej protrakcji barków, zamkniętej klatki piersiowej, okrągłych pleców. Generalnie będziemy dzisiaj poruszać tematykę, która przyda Wam się przy chociażby ruchach wyciskania pionowego, poziomego, a także przy rotacjach, ściąganiach drążka bądź też przy przysiadzie, bo ograniczona ruchomość w stawie barkowym ogranicza ruchomość klatki piersiowej, ogranicza ruchomość samego kręgosłupa i wpływa na ruchomość stawu biodrowego. Tak, dlatego dzisiaj skupimy się na tym, jak prawidłowo stabilizować naszą łopatkę, a w kolejnym odcinku pokażemy Wam, jak diagnozować cały kompleks barkowy i jak go mobilizować. Zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem będzie ćwiczenie zaczerpane z pilatesu. Jest to bardziej rozgrzewka, także po to, żeby się skupić na tym obrębie. Będzie to ustawienie aktywnej łopatki w formie pasywnej, to znaczy, że tą formę aktywnej pracy łopatki wykonuje za nas grawitacja i nasze rozluźnienie się. Czyli wszystko jest w ustawieniu neutralnym, tak jak pamiętacie z pierwszego odcinka. Będziemy robić wdech, wtedy będziemy otwierać klatkę piersiową. Łopatka cały czas przylega do ziemi, aczkolwiek nie pasywnie. Nie wgniatamy jej. Dokładnie, nie możemy jej wgniatać, to nie może być czynne utrzymywanie. I z wydechem powoli do góry. Też znowu łopatka nie może się odklejać, czyli nie możemy wykonywać protrakcji barku, żeby nie uaktywniać mięśnia piersiowego. Czyli jeszcze raz, wdech powolutku, łopatka cały czas na ziemi i z wydechem powoli do góry, łopatka na ziemi. Cały ruch jest wykonywany w stawie barkowym. Maksymalnie skupcie się na tym ruchu, poczujcie, co się dzieje z łopatką i co się dzieje ze stawem barkowym. Będzie to później wykorzystywane w dalszych ćwiczeniach. Dobra, teraz popracujemy sobie trochę tą łopatką aktywnie. Pozycja, jakbyście się przyjrzeli, jest to pierwsza pozycja Turkish Get Up. Niemalże, tylko nogi niemalże zmienione. Będziemy pracować na torebce stawowej. Dodatkowo mamy tutaj zewnętrzny bodziec. Tak, czyli wiemy, w którą stronę dokładnie powinna iść ta retrakcja. Tak jest. Dodatkowo wykonujemy rotację zewnętrzną, dzięki której następuje centralizacja głowy kości ramiennej w stawie barkowym oraz utrzymujemy tą pozycję od 60 do 120 sekund. Patrzymy, czy coś się będzie działo. Ta pozycja powinna niwelować nam ruch, powinna nam niwelować tą protrakcję barku. Więc możecie sobie zrobić jedną, dwie serie po 60-120 sekund na jedną stronę i zobaczyć, czy to wywoła jakiś zadowalający efekt. Dobra, kolejnym ćwiczeniem będzie po prostu utrudnienie pozycji. Będziemy przechodzić w tych wszystkich ogólnie ćwiczeniach od pilatesu, czyli od najłatwiejszego do kolejnych ćwiczeń zaczerpanych z FMS-u bądź też z PNF-u, które będą po prostu coraz bardziej levelować nam wysiłek, a także pracę łopatki. Kolejnym utrudnieniem będzie po prostu zamknięcie pozycji, czyli do pozycji bretzla. Połóż proszę Cię nogę na stepie, drugą zegnij. Czyli automatycznie zamykamy sobie stawy biodrowe, dociągamy troszeczkę powięziowo i później z czasem, jeśli już będziemy odpowiednio rozciągnięci, to step zamieniamy sobie na jakiś wałek, a później już do samej ziemi, żeby maksymalnie porozciągać się z czasem. Dobra. Łapa do góry. Czyli ćwiczenie wygląda identycznie, czyli łopatkę staramy się docisnąć, zrotować staw barkowy, czyli w rotacji i utrzymujemy 30-40 sekund, plus jeśli mamy jeszcze jakąś osobę, która nam może przy tym pomóc, to automatycznie możemy się trochę
dociągnąć. Kolejnym utrudnieniem będzie już po prostu włożenie sobie wzorca tutaj pracy na opadce przy ściągnięciu ciężaru z góry. Czyli dajemy tutaj obamce gumę i pamiętajcie, jakość, nie jakość, czyli cały czas przy ściągnięciu, cały czas w rotacji, hop, powolutku nadgarstek idzie przy ziemi, łokieć przy ziemi, kilka pierwszych ruchów, nie musi być dużych, maksymalnie swoją uwagę skupiamy na łopatce, poruszaniu się po żebrach. Jeśli już mamy opanowane to i ogólnie nasze mięśnie są dosyć ok, to staramy się omijać ciężary takie, znaczy ciężary, obciążenie gumy, ponieważ przy końcowym etapie ruchu pamiętajmy, że gumy mogą nam kształtować niewydolność funkcjonalną mięśnia, dlatego bardziej wspieramy się wyciągiem bądź wolnym ciężarem po prostu. Ok, idąc krok dalej, siadamy sobie przy ścianie. Trzy punkty podparcia, kosz krzyżowa, odcinek pierwszego kręgosłupa, głowa. Tylko nigdy do zgięcia, tylko retrakcji. Tak, łokcie na wysokości barków, chwytamy sobie tubing albo coś bardzo lekkiego. Na początku możecie zrobić to bez niczego. Tak jak mówiłem, łokcie na wysokości barków. Ćwiczenie, które jest zarówno ćwiczeniem, jak i testem. Testy będą w kolejnym odcinku, ale to możecie też wykonywać w seriach. Wykonujemy rotację i wyciśnięcie nad głowę. Ok, u Marcina jest tyle, ale za mało lata jeździł na BMX-ie i ściął sosnę tym barkiem, więc tutaj mamy niewątpliwie ograniczenie strukturalne. Tak, i jeśli zobaczycie, że już coś idzie nie tak, to znaczy łokcie się zaczynają odklejać, klatka zaczyna się zamykać, czy nadgarstki idą od ściany, to znaczy, że trzeba wykonać ten test po prostu asymetrycznie, żeby sprawdzić tak sobie. Tutaj u mnie lewa ręka. Tym bardziej, że zobaczyliśmy, że ta ręka jest znacznie gorsza. Op. Mniej więcej, ok? I druga ręka, już rotacja sprawia ograniczenie i plus do tego. Hop, mógłbym dalej to pociągnąć, ale oczywiście wszystko zaczyna mi się odklejać i jest tak sobie. Dobra, mając tą pozycję, wykorzystamy ją jeszcze za chwilkę. Ok, no więc idąc jeszcze krok dalej, wykorzystujemy sobie tą samą pozycję, trzy punkty podparcia jak wcześniej. Marcin jest opleciony gumą oporową. Jest to guma taka mało inwazyjna. Możecie wykorzystać cokolwiek, oplatamy sobie ją wokół jednego barku, wokół drugiego też, chwytamy sobie. Może być to też wyciąg z tyłu, jeśli macie. Albo wyciąg. Do ściany. I teraz tak, ta guma będzie nam powodowała podobną aktywację jak kettle. Pokażemy, Marcin. Dajemy do przodu, chwytamy porządnie, ściągamy łopatkę, rotujemy i mamy ustabilizowany staw barkowy. Tak jest. Tu możemy troszeczkę wyżej tą gumę podciągnąć. Tu utrzymujemy stabilizację. Drugą ręką bierzemy jakiś niewielki ciężarek, my tutaj mamy 2,5 kg. Już się męczę. Pozycja łokieć na wysokości barku, jedziemy rotacja, wyciśnięcie. Op. Cały czas. Ok. I pamiętamy tak o tej drugiej ręce. Po kilka razy, ale drugą ręką możemy tutaj pracować, dając ją do protrakcji. Czyli stabilizujemy sobie tutaj tak. Lewy bark. Protrakcja i cofamy aktywnie. Hop. I pamiętajcie o oddychaniu, bo nie mówimy nic o tym, ale tutaj też trzeba trochę pooddychać. Dokładnie. Ostatnim etapem pracy siłowej na opadce będzie troszeczkę zaczerpany wzorzec z PNF, aczkolwiek skorygowany tak, żeby go szybko robić na siłowni i z mniejszym zaangażowaniem do szczegółów rotacyjnych, przywiedzeniowych i tego typu rzeczy. Będzie to praca albo na gumie oporowej, albo tak jak mówiłem wcześniej, lepiej na ciężarze wolnym, przede wszystkim wyciągu. Czyli tutaj będziemy stać sobie z ręką przy ciele. Będziemy prowadzić rękę do rotacji zewnętrznej, maksymalnie ściskając ciężar, to już będzie dawać nam napięcie na górę. Hop, aż do góry, czyli ruch tak zwany od siusiaka do krakowiaka. Dobra, obamka, zaczynamy. Bardzo powolutku, maksymalnie napinamy rękę, rotujemy ją, hop, do góry, do pełnej stabilizacji barku. Napięcie zaraz pod łopatką, chwilę przytrzymujemy i powolutku, tym samym ruchem, odwracając całą sekwencję, wracamy albo do kieszeni, czy tam do siusiaka i powolutku z rotacją otwieramy klatkę piersiową, przytrzymujemy, nie na szybkość i powolutku z powrotem. Ten sam wzorzec można wykonywać też symetrycznie. W tym odcinku to już tyle. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam ćwiczenia, których jeszcze nie znaliście. Liczymy na łapki w górę. Dziękujemy za Wasze komentarze, bo to dzięki nim wybieramy kolejne problemy do odcinków.
Jak już wiecie dobrze, w kolejnym odcinku będzie trochę o mobilizacji stawu barkowego, o samorehabilitacji i o diagnozie całego kompleksu, jak go zdiagnozować. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie i liczymy jeszcze raz na Wasze łapki w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.